Jedziemy z Kampali do Matugi z ojcem Wojciechem Ulmanem. Ruch, korki. Kierowcy zdają się łamać nie tylko przepisy drogowe, ale i zasady fizyki. To częsta sytuacja na ugandyjskich ulicach. Dlatego zakon franciszkanów zdecydował się wybudować w Matudze szpital. Z pomocą przyszła im Fundacja Innovate i program Polska Pomoc, koordynowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jechałam z jednym pacjentem do szpitala rządowego w stolicy. Widząc, jakie tam są warunki, poczułam pewną bezsilność, bo jest bardzo ciężko to zmienić, żeby było inaczej. Dla nas też ważne w fundacji jest to, żebyśmy realizowali projekty, które są w pewien sposób wykraczające technologicznie poza to, co zostajemy na miejscu. Mówi Andrzej Rzepecki, wiceprezes fundacji Innovate. Nie staramy się wybierać sprzętu takiego, jak jest wszędzie, tylko taki, który będzie służył dłużej, będzie nowocześniejszy, który będzie zapewniał odpowiednią trwałość i nowoczesność również za parę lat. Ośrodek ma dobrze wyposażone laboratorium, gdzie można przeprowadzić testy na malarię. W tym roku, od czerwca do sierpnia, w Ugandzie zachorowało na nią około 1,5 miliona osób. Uganda znajduje się również w czołówce krajów o największym przyroście naturalnym. Byłyśmy pozytywnie zaskoczone, bo bardzo dużo kobiet przychodziło na badania, więc świadomość kobiet jest już duża, że lepiej rodzić w szpitalu niż w domu. Jednak nie wszystkich niestety na to stać. Gdyby ich stać było, to myślę, żeby wszyscy rodzili w szpitalu. Dla raportu o stanie świata, Violetta Myszkowska.